Dzień dobry Państwu. Jeżeli Mikołaja Reja nazywamy ojcem literatury polskiej, to jak nazwać Jana Kochanowskiego? Profesor Janusz Pelc, pisząc swoją książkę o tym pisarzu, nadał jej tytuł Jan Kochanowski – szczyt renesansu w literaturze polskiej. I chyba jest to bardzo dobre określenie tego, czym, kim dla polskiego renesansu i dla literatury polskiej w ogóle był ten właśnie pisarz. Pisarz, który nadał polszczyźnie nową jakość literacką, wyniósł ją na szczyt, uczynił pełnowartościowym językiem artystycznym. Jan Kochanowski żył w latach 1530-1584 i bardzo znamienne jest właśnie to, że większość badaczy tę datę śmierci Jana Kochanowskiego, czyli powtórzmy 1584 rok, traktuje jako datę końca epoki renesansu w Polsce. Jan Kochanowski pochodził ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej, miał 10 rodzeństwa, z czego jeden z braci był poetą, jeden zaś przetłumaczył rzymski epos Eneidę. Kochanowski w młodości odbywał liczne podróże. Można powiedzieć, że krążył między krajem, z którym wiązały go sprawy rodzinne i majątkowe, a za granicą, gdzie studiował, gdzie poznawał kulturę klasyczną oraz nowożytną, gdzie właśnie pobierał nauki, chłonął atmosferę literacką i kulturową epoki. Był człowiekiem wykształconym. Gdzie studiował? Na pewno w Krakowie, na pewno w Padwie, być może też w Królewcu, aczkolwiek tego nie potwierdzają żadne dokumenty. Niektórzy też sugerują, jakoby mógł pobierać nauki na jednym z niemieckich uniwersytetów, w Lipsku albo w Wittenberdze. Był też we Francji. Po ostatecznym powrocie do kraju w roku 1559 rozpoczął służbę dworską jako sekretarz na dworze Zygmunta Augusta. Potem służył też na dworach kilku możnowładców. Jednak służba dworska nie była tym, co Jan Kochanowski chciałby w życiu robić. Chyba ta dworska atmosfera, intrygi, to wszystko działało na niego negatywnie. Dlatego w 1571 roku podjął decyzję o ostatecznym powrocie do swojego rodzinnego Czarnolasu. Tam oddał się pisaniu i było to możliwe w dużej mierze dzięki jego mecenasowi, biskupowi Piotrowi Myszkowskiemu, którego Kochanowski znał jeszcze z czasów dworskich. Można więc powiedzieć, że żywot Jana Kochanowskiego był właściwie modelowy, jeżeli chodzi o człowieka renesansu. W młodości podróże, studia, w wieku dojrzałym służba dworska, w późniejszym wieku życie spokojne z rodziną na wsi. Kochanowski był poetą bardzo różnorodnym. Pisał pieśni, fraszki, treny. Napisał też sielankę zatytułowaną Pieśń świętojańska o Sobótce. Dokonał też parafrazy biblijnego psałterza, zatytułował ją Psałterz Dawidów, oraz jest autorem pierwszej polskiej tragedii zatytułowanej Odprawa posłów greckich. I co znamienne też dla twórców tamtego okresu, zgodnie z tym postulatem epoki, żeby pisarze starali się dorównać antycznym mistrzom w twórczości łacińskiej i przewyższać ich w literaturze w języku narodowym, Jan Kochanowski pisał i po polsku, i po łacinie. Renesans to okres czerpania ze wzorców starożytnych, naśladowania starożytnych mistrzów. Za takiego mistrza, za taki wzór, autorytet, za punkt odniesienia wybrał sobie Jan Kochanowski rzymskiego poetę Horacego. I dlatego mówimy, że zjawiskiem, które definiuje w dużej mierze twórczość Jana Kochanowskiego, jest tak zwany horacjanizm. Jest to zjawisko naśladowania w liryce modelu poezji stworzonego przez Horacego. Na czym polegał horacjanizm w twórczości Jana Kochanowskiego?
Przede wszystkim na tym, że Jan Kochanowski naśladował twórczość Horacego, dokonywał parafraz, czyli takich swobodnych tłumaczeń pieśni rzymskiego poety, ale dostosowując je do polskich realiów. Antyczne nazwy geograficzne zmieniał na polskie, rzymskie imiona także zmieniał na nasze rodzime. Dostosowywał też to do polskich realiów związanych z kulturą materialną. Mogło być tak, że jedna pieśń stanowiła parafrazę całości lub części jednego z utworów Horacego. Mogło być tak, że fragmenty sparafrazowanej pieśni Horacego Kochanowski umieszczał w kilku różnych swoich utworach. Mogło być tak, że w ramach jednego swojego utworu mieszał wątki i przetłumaczone fragmenty różnych pieśni Horacego. Plagiat! Do prokuratury z nim! Nie, proszę Państwa. To, co my dzisiaj myślimy na temat prawa autorskiego, zupełnie nie ma zastosowania do czasów renesansu, kiedy do tej kwestii podchodzono zupełnie inaczej. Nie było czegoś takiego jak prawa autorskie, a praktyka, którą stosował Kochanowski, była wręcz czymś zalecanym, była czymś, co dawało poecie powód do dumy. Naśladowanie mistrzów antycznych. Jeżeli ktoś naśladował mistrza antycznego i robił to dobrze, to świadczyło o jego wielkości. Renesans to jeszcze nie był czas na samodzielne eksperymenty artystyczne, na tworzenie nowej jakości literackiej. To był czas, kiedy należało te antyczne, doskonałe wzorce naśladować. Im ktoś lepiej naśladował, ale oczywiście w sposób twórczy, tym lepiej. Druga cecha horacjańska w twórczości Jana Kochanowskiego to jest odwoływanie się do podobnych motywów, do podobnych toposów, do podobnych nawiązań kulturowych, mitologicznych i tak dalej. Z takich popularniejszych motywów, do których nawiązuje Kochanowski w swoich pieśniach, a które wykorzystywał Horacy, był na przykład topos Fortuny, było odwoływanie się do motywów przyrodniczych, było też na przykład był taki motyw siedzenia z winem przy kominku. O tym wszystkim jeszcze powiemy. No i oczywiście istotą horacjanizmu można powiedzieć, że było nawiązywanie do poglądów filozoficznych Horacego. Poglądów, w których starożytny poeta, a za nim Jan Kochanowski, łączył elementy dwóch systemów filozoficznych. Filozofii stoickiej i epikurejskiej. Przypomnijmy je sobie. Zacznijmy od stoicyzmu. Twórcą tego kierunku filozofii był Zenon Skition, a przedstawicielami oprócz niego Seneka oraz rzymski cesarz Marek Aureliusz. Po tym jak stoicyzm, który narodził się w starożytnej Grecji, stał się popularny również w Rzymie. Na czym opierał się ten nurt filozoficzny? Przede wszystkim na takim przekonaniu, że człowiek nie jest w stanie kształtować swojego losu, że kształtują go siły wyższe, Bóg, przeznaczenie. Człowiek nie jest w stanie przewidzieć przyszłości ani zmienić jej biegu, w związku z czym nie ma sensu zadawać pytań dotyczących przyszłości, nie ma też sensu o przyszłość się troszczyć. Co w takiej sytuacji pozostaje człowiekowi? Poddać się przeznaczeniu, ze spokojem przyjmować odmiany losu, nie poddawać się nadmiernie uczuciom radości ani smutku, czyli zachować taką niewzruszoną wewnętrzną równowagę w każdej chwili, niezależnie od sytuacji. Nie można jednak tego wszystkiego utożsamiać z jakimś dążeniem do apatii czy czegoś rozumianego na wzór buddyjskiej nirwany. Nie, nie, nie. Nie chodzi to absolutnie o jakąś zupełną obojętność wobec świata i wobec życia, dlatego że stoicy oprócz tego propagowali taką etykę obowiązku.
głosząc, że niezależnie od tego wszystkiego, o czym powiedziałem przed chwilą, należy ze spokojem i sumiennie wypełniać przynależne obowiązki i dążyć do cnoty, którą stoicy pojmowali jako dobro i umiejętność zachowania spokoju, wewnętrznej równowagi wspomnianej w każdej sytuacji. To nazywa się ta wewnętrzna równowaga stoickim spokojem. I tę cnotę człowiek może osiągnąć przez wewnętrzną dyscyplinę moralną i powściąganie popędów. Jeśli chodzi o drugi kierunek, czyli epikureizm, to jego twórcą był Epikur, innym przedstawicielem był chociażby Lukrecjusz. Ten kierunek filozoficzny stara się odpowiedzieć na pytanie, jak osiągnąć szczęście w życiu doczesnym. I tutaj należy sobie zadać pytanie, czym w ogóle jest szczęście. Według Epikurejczyków szczęście to był stan, w którym człowiek doświadcza więcej przyjemności niż cierpień. W związku z czym życie szczęśliwe było dla nich życiem, w którym suma doznanych przyjemności przez człowieka przewyższa sumę cierpień. Jakich przyjemności należy w życiu poszukiwać? Takich, które nie niosą za sobą cierpienia. Czyli najlepiej, żeby to były przyjemności intelektualne, mogą to być spotkania towarzyskie, rozmowy mądre oczywiście, przyjaźń, miłość. Na pewno tutaj bardzo znacznie różnią się epikurejczycy chociażby od hedonistów, którzy zalecali poszukiwanie przyjemności za wszelką cenę, jakichkolwiek przyjemności nie. Tutaj bardzo dużą wagę przywiązywali do tego epikurejczycy, żeby te przyjemności nie wiązały się z cierpieniem. Należy według nich korzystać z każdego dnia, cieszyć się nawet samym faktem istnienia, drobnymi przyjemnościami z dnia codziennego, zgodnie z takim hasłem Horacego, carpe diem, chwytaj dzień, korzystaj z dnia, żyj chwilą. Należy według nich powstrzymywać popędy, ale bez ignorowania podstawowych potrzeb, prowadzić skromny tryb życia, wtedy więcej rzeczy jest w stanie dostarczyć człowiekowi przyjemności i szczęścia. Odnosząc się do wspomnianych poglądów filozoficznych, Kochanowski w swoich pieśniach często korzystał z bardzo charakterystycznych motywów i rozwiązań. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na obecność wielu motywów przyrody w jego twórczości, a przede wszystkim tych związanych z następstwem pół roku oraz następstwem nocy i dnia. Jest to oczywiście odwołanie do filozofii stoickiej i ta zmienność przyrody pokazuje, że zmiany losu są wpisane jakby w porządek natury. Nie należy uważać, że taki czy inny los dany na daną chwilę człowiekowi będzie trwał wiecznie, tak jak wiecznie nie trwa nic w przyrodzie. Po dobrych chwilach mogą przyjść złe, człowiek nie wie kiedy. Po chwilach złych mogą przyjść dobre, w zupełnie, czasami nawet niespodziewany sposób. I to odwoływanie się do porządku natury tylko podkreśla tę prawdę. Czasami też odwołuje się Kochanowski do toposu Fortuny. Fortuna to była rzymska bogini losu, nie szczęścia, tylko losu. Po łacinie słowo fortuna znaczyło los i można było mówić fortuna bona, czyli fortuna dobra, los dobry, albo fortuna mala, czyli zły los. I widać to nawet w twórczości Kochanowskiego, w tym cytacie, ale na szczęście wszelakie serce ma być jednakie. Co wyraźnie wskazuje, że nawet Kochanowski ten wyraz fortuna rozumiał i wyraz szczęście rozumiał jako los. Bogini ta często właśnie była wyobrażona w bardzo ciekawy, charakterystyczny sposób. Była to kobieta. Bardzo często przypisywano jej atrybut koła, do którego przywiązani byli, albo po prostu umieszczeni na nim byli ludzie.
ci, którzy znajdowali się na górze, to byli ci, którzy akurat doznają szczęścia, dobrego losu. Ci, którzy są na dole, to są ci, których dotknęło nieszczęście. I proszę zobaczyć, wystarczy pół obrotu kołem, żeby los człowieka zmienił się diametralnie, czyli o 180 stopni. I to pokazuje ten atrybut koła fortuny. Bardzo często też fortuna przedstawiana jest zawiązanymi oczami. Nawet mówimy ślepy los. To oczywiście ma pokazać, że fortuna nie patrzy na to, kogo obdarza szczęściem, na kogo zsyła nieszczęście. Jest to dla niej obojętne, czy ten człowiek, którego doświadcza pozytywnie lub negatywnie, jest człowiekiem dobrym czy złym. Jest to bogini kapryśna, nieprzewidywalna. Ona o takie rzeczy po prostu nie dba. Działa w sposób zupełnie przypadkowy. Czasami też spotyka się wyobrażenia bogini fortuny z twarzą przepołowioną na część jasną i część ciemną, co ma symbolizować dobrą i złą stronę losu. Właśnie to, że ta fortuna, ten los może być dobry lub zły. Czasami też Jan Kochanowski nawiązuje, chociaż nie w pieśniach, bardziej może we fraszkach, do toposu Teatru Mundi, czyli Teatru Świata. Toposu, który odwołuje się do filozofii stoickiej, który przedstawia świat jako teatr lub scenę, człowieka jako aktora, który odgrywa swoją rolę przypisywaną mu przez siły wyższe, a bogów lub los jako reżyserów w tej sztuce teatralnej. Motyw ten oczywiście pokazuje, że człowiek jest tylko kimś w rodzaju marionetki, kimś w rodzaju aktora na scenie, że to nie on decyduje o swoim życiu, lecz jego życie, jego los są już z góry zaplanowane przez siłę wyższą. Jako chrześcijanin Jan Kochanowski też często odwołuje się do Boga. Bóg to jest oczywiście element nieantyczny, nie występował on, przynajmniej Bóg chrześcijański, wiadomo, u Horacego. Natomiast Boga pokazuje Kochanowski jako najwyższego Pana, który decyduje o ludzkim losie, który może uwolnić człowieka spod władzy losu symbolizowanego przez fortunę, uniknąć złego przeznaczenia. Jest to ktoś, kto zadba o ludzki los. Wystarczy tylko powierzyć mu nad nim swoją pieczę. I można powiedzieć, że filozofia Jana Kochanowskiego jest tak troszeczkę jak twarz tej bogini fortuny. Przedzielona na tę stronę jasną i ciemną. Zacznijmy od tej strony ciemnej. Tam sytuuje się właściwie to wszystko, co wiąże się z filozofią stoicką. Czyli to przekonanie, że człowiek nie jest w stanie kształtować swojego losu, że jest poddany siłom wyższym, że musi się liczyć z tym, że w każdej chwili jego los może zmienić się ze złego na dobry albo z dobrego na zły. Człowiek nie ma żadnej nad tym kontroli, nie jest w stanie tego przewidzieć. Musi więc być na to przygotowanym. Ciągle żyć z taką świadomością, że ten los, którego aktualnie doświadcza, może się zmienić. I temu pesymizmowi pewnemu przeciwstawia Kochanowski właśnie kilka rzeczy. Elementy wzięte z filozofii chrześcijańskiej i z epikureizmu. W jaki sposób można przełamać ten egzystencjalny niepokój? I tutaj Kochanowski, tak jak powiedzieliśmy, w tej jasnej stronie swojej filozofii odwołuje się chociażby do epikureizmu. Zaleca, żeby cieszyć się życiem, żeby zadbać o codzienne przyjemności. Jakie to mogą być przyjemności? Takie jak na przykład wspomniane spotkania przy kominku z lampką wina, rozmowy, miłość, przyjaźń. To jest to, co Kochanowski może przeciwstawić temu niepokojowi o ludzki los. Może też człowiek, zdaniem Kochanowskiego, czerpać
radość z obserwowania przyrody. Dlatego, że szczególnie chętnie nawiązuje Kochanowski do tego momentu w roku, kiedy wiosna przychodzi po zimie. Zima to jest ten czas, symbol gorszego czasu w życiu człowieka. Wiosna, symbol czasu lepszego. Więc mamy tutaj nie tylko chęć pokazania zmienności losu jako czegoś wpisanego w rytmy natury, jak powiedziałem, i pokazanie, że nie należy się przejmować aktualnym złym losem, ponieważ za chwilę może przyjść na człowieka coś dobrego, ale właśnie też Kochanowski pokazuje, że przyroda sama w sobie, obserwowanie rzeczywistości może też być dla człowieka pewną pociechą. No i oczywiście Bóg. Bóg, który właściwie powoduje, że siły losu, siły przeznaczenia są bezradne wobec człowieka. Bóg może w chwili wszystko zmienić, jeżeli ktoś zaufa Bogu, nie musi martwić się o swój los. Już Bóg dla niego odpowiedni los znajdzie, odpowiedni los mu przygotuje. Innym ze sposobów radzenia sobie ze świadomością zmienności losu jest wykonywanie swoich obowiązków. Przede wszystkim tutaj Kochanowski stawia najwyżej takie obowiązki jak służba publiczna, służba krajowi, nie tylko zbrojna, ale w ogóle chodzi tutaj o działalność dla dobra państwa, w różny sposób pojętą, zgodnie ze swoimi osobistymi uzdolnieniami, preferencjami. No i ostatnie pytanie. Jaki ideał życia proponuje Jan Kochanowski w swoich pieśniach? Chodzi o to, żeby człowiek był przede wszystkim, zgodnie z filozofią stoicką, świadomy odmienności losu. Człowiek potrafiący panować nad sobą, nie tylko jeżeli chodzi o emocje i zachowanie równowagi w każdej sytuacji, ale też na przykład jeżeli chodzi o dążenie do dóbr materialnych, ale także używanie życia. Tutaj Kochanowski za Horacym proponuje aurea mediocritas, czyli złoty środek, umiar we wszystkim. We wszystkim, podkreślam. Człowiek oczywiście zdaniem Kochanowskiego nie powinien poddawać się zwątpieniu, lecz powierzać swój los Bogu, ufać w Jego opiekę, umieć zachować pogodę ducha, dobrą myśl w każdej sytuacji, umiejętnie korzystać z życia, też oczywiście z umiarem, no i oczywiście dbać o sprawy publiczne. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli podobał się Państwu ten wykład, proszę o polubienie tego filmu oraz o zasubskrybowanie kanału. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia.